Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. W ten grudniowy poranek, bardzo, bardzo wczesny poranek, ponieważ jest godzina 5 rano, a ja już troszeczkę nie śpię i postanowiłam się z Wami przywitać, aby pokazać Wam cząstkę naszego życia, cząstkę naszego dnia, mojego maminego. Także ja już sobie zrobiłam tutaj pyszną kawusię. Także zatrzymajcie film, zróbcie sobie coś do picia i zapraszam do oglądania. Zostały mi dwa ostatnie placuszki do usmażenia. Jest godzina 6:30. Także nie jest źle, wyrobiłam się. Zaraz będę robić honoradce kanapeczki i powiem Wam szczerze, że pierwszy raz robię chlebki marokańskie na suchych drożdżach i nie polecam. Nie wyszły takie piękne jak chlebki robione normalnie na zwykłych, świeżych drożdżach. Także odradzam używania suchych drożdży. Przynajmniej ja nie jestem przyzwyczajona. O. To się leje w rękach, ale to tak ma się lać, bo dzięki temu one w środku będą bardzo puszyste. To by pomyślał, że ja będę taką matką Polką. Chociaż powiem szczerze, że już jako nastolatka marzyło mi się, aby założyć rodzinę. Także założenie rodziny jest spełnieniem moich największych marzeń. Wiem, że niektórym instynkt macierzyński przychodzi z czasem, jednak ja zawsze wiedziałam, że chcę mieć rodzinę, chcę mieć dzieci, że chcę wcześniej wyjść za mąż i stworzyć taką szczęśliwą rodzinę. To było zawsze moje marzenie. Co szykuje honoradce do szkoły? Mam tutaj jej ulubione ogórki w occie, które wykonała specjalnie dla niej babcia. Teraz wezmę sobie chlebek, przetniemy go w pół i honoradka będzie miała kanapeczkę z żółtym serem. Chociaż tak mi się wydaje, że mogę użyć dwa chlebki, tak jakby tutaj ścięłam tą górę, ponieważ no zrobiłam je na suchych drożdżach i nie jestem zadowolona z tego, jak one wyszły na tych suchych drożdżach. Także może po prostu ja sobie pościnam góry, bo one nie powyrastały tak, jakbym chciała. I tutaj tak naprawdę nie ma z czego zrobić dwóch kanapek z jednego chlebka. Także będzie pojedyncze. Chlebuś, żółty seruś. Może jeszcze uda mi się zrobić pierniczki, zanim wstaną dzieci. To włożę też honoradce do plecaka pierniczek. Mam gotowe ciasto w lodówce. Więc myślę, że zdążę. Ja
znalazłam te pieniążki w plecaku. No i znalazłam mama właśnie. Odprowadziłam honoratkę do koleżanki, pojechały razem do szkoły. Ja poszłam od razu rano, z rana do sklepu. Zrobiłam zakupy, które myślę wystarczą mi może na pół tygodnia, ale to jest dopiero część zakupów. Drugą połowę zrobię sobie jutro, ponieważ nie zmieści mi się tyle rzeczy pod wózek. I mam też plecak, w plecaku również mam zakupy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak zakupy, to lubię sobie to załatwiać sama, niepotrzebnie nie prosić kogoś o pomoc. Chociaż jakbym potrzebowała tej pomocy, to oczywiście mam ludzi, którzy zawsze chętnie mi pomogą, gdzieś mnie zawiozą, czy zrobią mi zakupy. Uwaga, śnieg. Ale jak mogę zrobić coś sama, to robię to sama. Nie chcę komuś zaprzątać głowy, nie chcę, żeby ktoś tracił na mnie czas, jak tak naprawdę nie musi. Jak są nagłe sytuacje, to jest inaczej. Ale jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy jak zakupy, to robię to sama. Te siatki są okropne. Już nie mam pomysłu, jak je przynosić do domu, bo są naprawdę bardzo ciężkie. Zawsze mówię, że daję radę. Tak, z tymi siatkami po prostu nie daję rady. Czasami nie daję sobie rady, chociaż myślę, że jest to pojęcie względne. Z tego względu, bo ogólnie rzecz biorąc, daję radę, ale są takie momenty, kiedy jest mi ciężko, trudno zrobić wszystko to, co sobie zaplanowałam. Więc to nieogarnianie, nie dawanie sobie rady jest tylko i wyłącznie w mojej głowie. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj zaplanowałam sobie super dzień. Zaplanowałam, że wszystko pójdzie mi łatwo i gładko. A życie po prostu wszystko zweryfikowało. I tak to teraz wygląda, że wszędzie jest błoto w domu. Wszędzie jest troć. Naniesione jest dosłownie wszystkiego wszędzie. Wygląda to tak, że zakupy leżą na blacie jeszcze nierozpakowane. Pranie czeka w pralce, uprane do rozwieszenia, kolejne w koszu do uprania, a przez pokój dzieci przeszedł Armagedon. A na dodatek zbliża się godzina, w której muszę zaraz wychodzić z domu i iść po honoratkę, a obiad nie jest zrobiony. Także tak to czasem wygląda i nie chcę smucić mam, niektórych mam, które piszą mi, że ja nie ogarniam, bo ja też czasem nie ogarniam i nie mam tej organizacji, odpowiedniej organizacji. Czasem życie nas zaskakuje i są takie dni, jak właśnie ten. Więc zamiast latać z językiem na wierzchu, to ja po prostu sobie usiadłam, zjadłam, piję sobie picie.
i nabieram sił, aby móc to wszystko tutaj posprzątać, doprowadzić do porządku. I ja wiem, że wydaje się, że jest bardzo dużo do zrobienia, jednak już nieraz z takich sytuacji wychodziłam bardzo szybciutko i wszystko było perfekcyjnie, dosłownie w chwilę. Powiem Wam jeszcze taką opowiem Wam śmieszną historię z mojego życia. Jesienią, gdy były ostatnie prace ogrodowe, mniej więcej ostatnie, gdy przygotowywałam grządki na zimę i siałam zimowe warzywa, w międzyczasie nałożył się termin wyjazdu Tomasza, a wtedy zawsze panuje chaos, więc w domu był podwójny chaos, ponieważ i cały dzień byłam na dworze w ogrodzie, i Tomasz wyjeżdżał, i w domu zrobił się tak ogromny bałagan, jakiego w życiu nie miałam. Przysięgam, w życiu takiego bałaganu nie miałam. Dosłownie wszystko stało wszędzie. Cały zlew był w naczyniach brudnych, stół był w naczyniach, jakimś jedzeniu. Wszystko. W ogóle nie było pustego miejsca na żadnym blacie w kuchni. A nasi widzowie zrobili nam niespodziankę. Usypiałam wtedy Wandzie, przyszedł Tomasz i mówi: Marta, widzowie przyjechali. A ja byłam taka, co? Taka byłam zaskoczona, jak to widzowie przyjechali do nas? Pozdrawiam serdecznie, bo na pewno oglądacie. I byłam bardzo zaskoczona, a najgorsze w tym wszystkim było to, że miałam właśnie tak ogromny bałagan, związany właśnie z tym, że miałam ostatnie bardzo ważne prace w ogrodzie, Tomasz wyjeżdżał i naprawdę to było ważniejsze niż ogarnięcie tego bałaganu tutaj. Także nasi widzowie przyjechali do nas w takim najgorszym momencie, jaki tylko mógł być, bo było mi niesamowicie wstyd, ale tak po prostu wygląda życie. Pandzia? Dużo jest mleczka czy mało? To mało. O, mało mleczko jest. A smaczne jest mleczko? Powiedz tak czy nie? Tak. O, mleczko jest smaczne. Cidu, mleczko. Mleczko chcesz? Tak, a kochasz mnie? Nie. O, no ja nie. Kochaj się mamę i kochaj się mleczko. A mleczko smaczne jeść. Co byś chciała jeść? Co byś chciała jeść? Co byś chciała jeść? Jakim cudem mam wszystko w błocie? Jak ta siatka była w wózku. Cały blat też jest w błocie. Jak chodzę po honoradkę, czy ogólnie tutaj gdzieś po prostu po wsi z wózkiem, to często sobie teraz śpiewam albo kolędy, albo jakieś ogólnie świąteczne piosenki. Nikt mnie nie słyszy, kto nam zabroni, więc idziemy takie rozśpiewane. Honoradka, jak było w szkole? Fajnie. Fajnie? Co robiliście ciekawego? Honoradka, co robiliście ciekawego? Bawiliśmy, że się podnosimy. Tak? O, to fajne ćwiczenia, co? Nie, to nie jest. Taka zabawa. Mhm. Co? Bo nie założyła. Ciepło ci bez rękawiczek? Tak? Dobrze. Honoradka ma w kieszeni dowody zbrodni. Masz dowody zbrodni? Wyciągnąć? Pokaż. Chowamy przed tatą z dowody zbrodni. Lepiej schowaj i nic nie mów, honoradko. Niekiedy czuję się już bardzo zmęczona. Wtedy zazwyczaj wystarczy mi kilkanaście minut odpoczynku, aby się zregenerować. I czasem się to udaje, gdy włączę dzieciom bajki, jednak one i tak szybko mnie znajdują. Całe szczęście takie dni nie zdarzają się zbyt często.